Zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie i handel narkotykami. Funkcjonariusze przejęli 11 kg środków odurzających, w tym amfetaminę, kokainę, marihuanę i tabletki ekstazy o czarnorynkowej wartości ponad 400 tysięcy złotych. Mężczyźni wpadli w ręce dolnośląskiej policji zajmującej się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Sprawa miała swój początek w Dzierżoniowie. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej wpadli na trop osób zajmujących się przestępstwami narkotykowymi. Zatrzymani to dwaj 44-letni mężczyźni, mieszkańcy Strzelina oraz województwa wielkopolskiego. Policjanci zabezpieczyli 11 kg środków odurzających. To m.in. amfetamina, kokaina, marihuana oraz tabletki ekstazy. Jak szacują policjanci, wartość zabezpieczonych narkotyków to ponad 400 tysięcy złotych. Podczas dalszych czynności w tej sprawie funkcjonariusze u zatrzymanych zabezpieczyli pieniądze w różnej walucie na łączną kwotę około 3 milionów złotych oraz samochody o wartości około 0,5 miliona złotych. Zatrzymani mężczyźni już usłyszeli zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających, za co może grozić im nawet do 12 lat więzienia. Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Ostatnie zatrzymania to kontynuacja śledztwa z 2018 roku. Policjanci zatrzymali wtedy mężczyznę i znaleźli u niego ponad 60 kg narkotyków, wśród których była m.in. amfetamina, kokaina i marihuana o czarnorynkowej wartości około 2,5 miliona złotych. Znaleziono także pistolet z ostrą amunicją. 33-latek decyzją sądu został również tymczasowo aresztowany.